Ja też z Arturem mam mówię. Dobra, dobra. Proszę, aby wszystkie chorągwie zajęły już swoje miejsca. Gawiedzi proszę, żeby zasiadła na stolcach, zajęła miejsca na trybunach i słuchała uważnie, gdyż dzisiaj przed wami zostanie zaprezentowany cały świat rycerstwa chrześcijańskiego. Wiemy, że król do nas nadjeżdża ze świtą całą. A w polu już stoją chorągwie i czekają dumnie na króla oraz oczywiście wielkiego mistrza. A oto już następne chorągwie wkraczają w szranki. Do nas to kup. Królu! Królu Władysławie! Królu Władysławie, pokaż no się nam! Przyjedź do nas na pola grunwaldzkie! Wspomóż nas swoją potęgą! Król jaśnie oświecony, nasz wspaniały Władysław Jagiełło.
Oto proszę Państwa, chwała w całej okazałości. Chwała mu! Koń przyzdobiony pięknymi orłami jagiellońskimi. Witaj król, żeliśmy, czy na pewno pomożesz nasz potęgą swoją, ale teraz już serca w nas urosły. Brawo. Jeszcze jednej osoby nam tu brakuje. Bardzo ważnej. Nie da się wojować. Nie da się wojować, gdy nie ma wspaniałego przeciwnika. Najznamienitszego, najświętszego ze wszystkich świętych mężów. Proszę, aby nam się objawił wielki mistrz Ulrich von Jungingen. Jest to i on. Wielki mistrz jako rycerz chrześcijański pokorny stwierdził, że z chorągą swoją zostanie, na scenę wchodzić nie będzie. A u nas proszę Państwa, znamienici goście. Z wielką przyjemnością chciałbym przedstawić Państwu gospodarzy ziem tych, na których rycerze bój straszliwy toczyć będą. A jest to pan marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Jacek Protas. Brawa i chwała mu! Pan wójt Henryk Kapczyk. I nasz kochany, wspaniały dyrektor muzeum, Szymon Drej. Przed tak zacnym gronem, wraz z naszym królem, będę prosił teraz chorągwie, aby przedstawiały się, pokazywały, wychodziły, kłaniały się przed królem i powiedziały słów kilka na temat swojej chorągwi i potęgi, jaką w boju wykażą. Czy jest marker? Jest tych chorągwi tak wiele, że ja muszę wyciągnąć pergamin, na którym wszystkie te chorągwie spisane mam. To przez z drugiej strony jest tego miejsca, proszę stąd. I oto w pierwszej kolejności najwspanialsza polska chorągwie, w której skład wchodzą najznamienici rycerze z Polski i całej Europy, którzy znani są z turniejów, wygrywają te turnieje, są na całym świecie rozpoznawalni i to oni będą prowadzić najważniejszą polską chorągiew. Chorągiew krakowska i Camp Babylon. Dumnie kroczy dowódca wraz ze świtą. Jak widać, nasza chorągiew dba o przyrost naturalny. Tak, żeby reforma medalna się udała. Bo żracy się nie muszą przejmować. Oni jutro giną i już po nich. A my inwestujemy w przyszłość. Jak widać. Naprzeciwko wystąpi potężna chorągiew, w której skład wchodzą znamienici zakonnicy oraz goście ich zakonni wspaniali pod
pięknym znakiem, który rozpoznawalny jest nie tylko w Europie. Proszę Państwa, przed Państwem chorągiew wielkiego mistrza. Administratorzy! Jak zwykle chorągiew wielkiego mistrza do osobistej obrony naszego zacnego oczywiście przywódcy, czyli Borysia von Jungichen. Tak, żeby tak naprawdę dać urobiony przydalowi, który siedzi obok was. Kupcze jego ma. Ja. Raz kwas, też nie ważne, Bawia. Gdy trzeba wykonywać zadania szybko, sprawnie i flankować, wzywa się jedyną, niepowtarzalną, piękną, niebieską chorągiew. Przed Państwem chorągiew gońca. Przybyłem ze zycerstwem swym, choć nielicznym, ale bitnym. Lecz teraz złożymy na ręce Twe i władz lokalnych. Kłaniamy Ci się w pas. Teraz czas na wspaniałą chorągiew krzyżacką, która w boju nieraz już stawała, doświadczonego ma rycerza i z pięknych ziem pochodzi. Chorągiew rycerzy nadreńskich. Przykro nam, że musimy stawać przeciwko, ale sport jest sportem. Ale panie nasz wielki, proszę się pośpieszyć, bo nasza wycieczka miała być już w niebie. Jakoś tak wszystko się tu w tej Polsce opuszcza, no. Jak te autostrady, no. Dziękujemy. Autostrady nie budują. Kiedy te achtobandach Poznań będzie? No zaraz, czekaj. Z ziem królewskich również wiele chorągwi jest wystawiane. Chorągwie te, niektóre, tak jak ta, która się za chwilę pojawi, tam było tak wiele rycerza, które przeciwko wrogowi ziemi polskiej stawać chciało, że trzeba ich było podzielić na trzy chorągwie, bo w jednej pomieścić się nie mogli. Przyjechali oni z dalekich pól i stepów pod sztandarem czerwonym, słońce noszące. Chorągiew Podolska. Ich są trzy, a was jest jedna. Trzy są chorągwie, konna, ciężka oraz lekka. Bardzo dobrze. Nie wiem, ci o tym powiedzieć. Nie tak nisko. A już dobrze.